Moi drodzy, po Media Day, uważeniu face to face, dużo się tego działo dziś tutaj w Tauron Arenie w Krakowie, ale jest z nami na te kilkadziesiąt godzin przed samą galą Fame 19 Paweł Tyburski. Witam serdecznie. Cześć, witam was serdecznie. I fajnie to się ułożyło, bo dosłownie przed momentem rozmawiałem też tu z Alberto, który może zacznę od końca. On powiedział, że po walce po prostu zapali największego na świecie gibona. I ja jestem ciekawy, co Paweł Tyburski zrobi po tej walce. Ja od niego, kurwa, chętnie ściągnę kilka buchów, bo też nie ukrywam, że podpalam sobie na noc. Mega mnie to uspokaja i jakby z moją bezsennością sobie dobrze radzi. Fakt, że, co, że śpię po 5-6 godzin, ale wystarcza to tobie? Wystarczająco. Ja mam bardzo, mi brakuje godzin w dobie generalnie, bo dużo pracuję i tak dalej, trenuję jeszcze 2 razy dziennie w międzyczasie i no trochę mogłoby być więcej tego snu, ale nie ma co narzekać. Inni mają gorzej. Było gorzej, w ogóle kiedyś nie spałem. A jest już dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jak się poukładam życie, mam teraz sobie 5 minut, więc czerpię z niego na maksa, wiesz. Dużo rzeczy robię, to jest mój czas i staram się wycisnąć cytryny, więc ten sen jest spowodowany moim szybkim trybem życia, no, ale przyjdzie czas, że się uspokoi i będzie wszystko okej. Na ten moment jest okej, powinno być w walce też wszystko w porządku, przygotowany jestem dobrze, nawet wydaje mi się bardzo to są lepsze przygotowania niż z Michałem, też wszystko, co mnie służyło do tych przygotowań, było odstawione, wszystkie bodźce, które mnie rozpraszały też, dzisiaj jest super, czułem już dobrze się na media treningu, więc walkę też damy zajebistą. A ty czujesz, że z przygotowań na przygotowanie jest lepiej w tym kontekście, że masz więcej doświadczenia i bardziej też rozumiesz swój organizm i to, czego potrzebujesz? Tak, zaczynam już mniej tak zajeżdżać ten organizm, bo czuję, że wiesz, mimo to, że mam bardzo ciężkie treningi z szyszką, trenuję 2 razy dziennie, to staram się jakby słuchać mojego ciała, z mojego organizmu, tak jak nigdy, wiesz, no jakby już wydaje mi się, że jestem na tyle inteligentny i na tyle moje ciało i my, ludzie, jesteśmy tak skonstruowani, że dostaję te informacje do mózgu, że żeby niektóre rzeczy już odpuszczać, żeby nie latać już na hura, na maksa czasami, bo teraz był eksploatowany mam ten organizm po moim poprzednim życiu, o tak. Trzeba teraz trochę zregenerować to wszystko i ja już patrzę na przyszłość, stary, wiesz, ja mówiłem już w tym poprzednim wywiadzie, że ja pewnie 3 lata powalczę i będę kończył, ja chcę wykorzystać ten czas jak mogę po to, żeby zbudować swoją przyszłość dla siebie, dla swojej rodziny, zabezpieczyć siebie, ich, żebym po prostu nie musiał się martwić, żeby niczego mojej rodzinie nie brakowało, tak jak brakowało mi za dzieciństwa i ja po prostu dlatego tyle pracuję, dlatego tyle zapierdalam i wiem, że nie chcę, nie będzie mi się chciało walczyć tak długo. Będą musiały być ogromne pieniądze, żebym później pewnie walczył, bo ja już osiągnę pewien pułap, to po prostu będę już podchodził do tego tak bardziej. No teraz nie ukrywam, że podchodzę po prostu do tego tak, że chcę wykorzystać Fame poniekąd, chcę wykorzystać ten czas po to, żeby zbudować wszystkie swoje marki, zbudować biznesy, które będą samograjem w przyszłości, łapać kontakty, dawać też przykład, bo uważam, że na ten moment, nie zawsze byłem przykładem, ale na ten moment mogę powiedzieć szczerze, że ostatnie miesiące mojego życia to naprawdę ciężka, fajna praca przede wszystkim nad sobą i tą pracę chcę przekazywać i pokazywać dzieciakom przede wszystkim z domu dziecka, do których też kieruję moją piosenkę, do których chciałbym, żeby dotarła ta informacja, że wszystko jest możliwe i ja jestem tego żywym przykładem. Że nieważne jaki jest start, ważne jak ciężko pracujesz na to, żeby osiągnąć sukces. Ja mimo to, że miałem dużo tych krętych dróg i kłód pod nogami rzucane, plus samemu upiałem sobie koncertowo spierdolić życie, to też jakby życie mi było, można powiedzieć, łaskawe i Pana Boga, można powiedzieć, że łapałem za nogi za każdym razem w kryzysowych sytuacjach i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Ja czuję się wyjątkowy, tak jak zresztą każdy z nas powinien się czuć, bo każdy z nas ma coś wyjątkowego, dzięki czemu może osiągnąć wielki sukces, o ile posłucha wewnętrznej siły i tego, że może dać coś wszechświatowi. Ja aktualnie czuję, że mam misję, którą wypełniam z bratem, którą realizuję i czuję się świetnie z tym. Kurde, poważny temat, ale chcę Ciebie o coś zapytać, bo przez długie lata miałem takie nastawienie i myślałem sobie, że facet
nie płacze i nie mówi o swoich słabościach, bo i tak, bo a nie powinien, i tak tego nikt nie doceni, trzy nie zrozumie. Teraz po latach myślę, że to był duży błąd, bo to jest coś bardzo wyniszczającego. Jakie jest twoje spojrzenie? Ja uważam, że trzymanie emocji, duszenie w sobie emocji, tłamszenie ich, to jest najgorsze, co może być, bo to cię właśnie najgorzej wyniszcza. Ja nigdy nie byłem osobą skrytą, nigdy nie byłem osobą, która chowała emocje, bo jestem bardzo empatyczny, bardzo emocjonalnym gościem. Dobra, Albercik ma poczucie humoru, lubię go za to. Słuchaj, i taka jest prawda, że te emocje zawsze okazywałem. Mówię, nie byłem najlepszy, bo dużo rzeczy złych zrobiłem też w życiu, ale finalnie uważam, że powinno się mówić o uczuciach, powinno się mówić o problemach, bo to jest to, co ludzkie nie jest nam obce, stary. To nic wstydliwego, kurwa, wręcz trzeba mieć odwagę, żeby umieć się popłakać przy kimś. Trzeba mieć mega jaja i siłę do tego, żeby powiedzieć o swoich problemach, bo to jest odwaga, stary. To jest odwaga, nie to, że udajesz silnego. Każdy z nas jest tylko człowiekiem, każdy może mieć chwilę zwątpienia. Ja takową też miałem i w momencie, kiedy brakowało mi sił i miałem myśli samobójcze, to wiesz co robiłem? Powiedziałem sobie, że każdego dnia będę to przesuwał o kolejny dzień, w momencie, dopóki nie poradzę sobie z tym. Czyli kurwa, mam chujowy czas, mówię, dobra, zrobię wszystko dzisiaj, żeby jutro było lepiej. I jak przychodziło jutro i nie było lepiej, to kurwa, znowu sobie wkręcałem i dobra, jeszcze jeden dzień i tak o jeden dzień dłużej. I cały czas o jeden dzień dłużej. I to mnie doprowadziło tu znowu, bo byłem już na dole. I znowu jestem na szczycie. I dzisiaj już zrobię wszystko, żeby się na tym dole nie znaleźć, choć życie pisze różne scenariusze. I wracając do tego płaczu, powiem ci jedną rzecz. Dzisiaj czytałem swój post, który dodałem odnośnie mojej piosenki Chłopak z domu dziecka. Czytając swoje słowa na portalu Elbląg Express, czy jakoś tak, popłakałem się, stary. Popłakałem się ze swoich słów, które pisałem, rozumiesz? Popłakałem się z tego, jak czytałem to, bo kurwa, tak mnie to rozjebało emocjonalnie. I ja lubię płakać, ja lubię oczyszczać się z tych emocji. Lubię pokazywać emocje, bo emocje są wspaniałe, stary. Miłość jest wspaniała, ale do miłości trzeba dorosnąć. Ja nigdy nie byłem kochany, do którego też doszedłem w swoim życiu, bo też przeszedłem terapię, jestem w terapii, też miałem hipnozy, które pozwoliły mi odnaleźć, odszukać siebie, poznać siebie przede wszystkim, i ci okazuje, że ja w życiu nigdy miłości nie dostałem. I nie wiem, skąd ja potrafię ją dać. Po prostu. Nauczyła mnie pewna kobieta w moim życiu, która się pojawiła, dużo miłości, której dużo też krzywdy wyrządziłem, ale tak miało być. Ja nie byłem gotowy na pewne rzeczy, jestem tylko człowiekiem, tak jak wspomniałem, ale dzisiaj bardzo ją doceniam i doceniam to, co zrobiła, bo robotę, którą wykonała, jest owocem dzisiejszej mojej postawy i dzisiejszego Pawła Tyburskiego i dziękuję jej za to. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy są na mojej drodze aktualnie, bo mam mega zajebistych, dobrych ludzi wokół siebie i uważam, że to, co zacząłem robić dobrego, do mnie wraca i Pan Bóg ma nade mną pieczę i dzięki niemu tak naprawdę wszystko się teraz układa po mojej myśli i płacz spowodowany jest dzisiejszy, był spowodowany też szczęściem, bo nie tylko patrzysz ze smutku, ale też ze szczęścia i mnie to wzruszyło mega po prostu, że wszystko wokół się, co się dzieje, to kurwa jakiś pierdolony kurwa żart, że stary, wjechałem do rodziny, powiedziałem, że zbuduję jej dom, ja buduję jej dom i wiesz, ja sobie dopiero tak zaczynam rozkminiać, że nie buduję tylko domu. To nie jest samym tylko pustaku, stary, ja zmieniam jej życie. Ja zmieniam życie na lepsze jej, jej rodzinie i jeszcze pewnie jej dzieciom, dzieciaki będą tam mieszkać. Więc stary, robisz coś wspaniałego. Ale i dla mnie to było takie naturalne, normalne. I jakby nie zagłębiałem się w to, co ty tak naprawdę robisz. I przy okazji poznaję zajebistych ludzi. Przyciągam dobrych ludzi, bo w chuj ludzi pomaga. I z tego jestem mega dumny. I w dupie mam to, że może być tak, że ktoś powiedział, o, się nudny kurwa zrobił i tak dalej. Stary, ja jestem najbardziej szczęśliwy aktualnie ze swojego życia, ze wszystkich czasów. Jestem po prostu, bywam najbardziej szczęśliwy, bo szczęście to tak naprawdę są, wiesz, chwila. I to jest, nie ma takiej permanentnego szczęścia. Nie ma czegoś takiego, moim zdaniem. Zapierdalasz na to, żeby chwile, które spędzasz ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, były szczęśliwe. To ty pracujesz, bo to kurwa
związek, wszystkie rzeczy, praca, ułożenie domu, kurwa, to jest ciężka praca, na którą musisz zapierdalać. I to nie zawsze jest lekko. Musisz się wkurwiać, ponosić porażki, powstawać, organizować wszystko. Musisz mieć głęb na karku po prostu, a wiadomo, że to nie jest do końca przyjemne zawsze. Treningi ciężkie, pot, zapierdalanie na to wszystko, to są wszystko wyrzeczenia, to są wszystko ciężka praca, w której nie jesteś aktualnie szczęśliwy, ale po wykonaniu tego jesteś najbardziej szczęśliwym. Zobacz, pracujesz na to szczęście cały dzień czasami, żeby na koniec dnia się uśmiechnąć tylko, tak? Bo jesteś tak zalatany, że nawet nie myślisz o tym, o szczęściu. A czasami jest tak, że pracujesz kilkanaście lat po to, żeby poznać kobietę życia i stworzyć z nią rodzinę, w której też później są wzloty i upadki. I tak naprawdę tylko momenty są takie, że są uniesienia szczęścia i tak dalej, a tak to jest normalne życie, do którego powinniśmy się przyzwyczaić, bo miłość, bo szczęście i te piękne chwile są ulotne, z których trzeba po prostu czerpać jak najwięcej. A ja aktualnie, kurwa, ze swojego życia wyciskam, kurwa, jak z cytryny, tak jak wycisnę jutro Alberto. No właśnie, bo chciałem jeszcze o tych tematach z tobą porozmawiać, ale wiem, że nie mamy na to czasu. Tak jak kiedyś mówiłem, mam nadzieję, że kiedyś odwiedzisz nasze studio i sobie fajnie porozmawiamy. O walce, nie? Dokładnie, będzie czas, będzie miejsce. Natomiast jeszcze dwa pytania ostatnie. Ostatnie będzie o walkę, a przedostatnie o twoje podejście. Zagadałem trochę, tak, ale chciałem... Nie, no, o to mi chodziło, to była przyjemność tego słuchać, super. Kiedy ostatni raz olałeś trening, zrobiłeś na pół gwizdka trening, albo w ogóle nie poszedłeś, bo nie miałeś siły, czasu? Nie pamiętam. Powiem ci szczerze, nie pamiętam, dlatego że w momencie, kiedy ja wchodzę na trening, nie mogę z niego wyjść niezmęczony. Faktem jest, że coraz mądrzej trenuję i trenuję dwa razy dziennie, ale, bo teraz też wdrożyłem pewne rzeczy, które spowodują, że będę nad innymi, będę krok do przodu przed nimi, bo wzmacniam wszystko, głębokie mięśnie, trenuję dodatkowo tak naprawdę 4 razy w tygodniu z Basią Kirpo w Holi, gdzie ona jest zajebistym trenerem, kurwa, ma mega wiedzę i nas wzmacnia tu to wszystko, co było, kurwa, flakowate. I ja odczuwam dopiero, że zaczynam żyć i teraz sobie powiedziałem, że rok pracy będzie owocem tego, bo tak naprawdę teraz wdrażamy się. Ja wiem, że przeprosimy ten rok i będziemy, kurwa, niezniszczalni, ale zaczynam mądrzej walczyć, że czasami trenować, że czasami, kiedy czuję, że naprawdę już mój organizm jest wyciążony z ilości treningów, to po prostu odpuszczę. A kiedyś miałem taką banię, że nie chuja bym, bo mój charakter mi na to nie pozwala. I to albo masz, albo tego nie masz. Tak jak pokazałem może w ostatniej walce, zawsze chciałem mieć taką walkę, w której pokażę charakter. I pokażę ludziom, że nie tylko, kurwa, mam włosy na żeli i zajebię kilka fajnych ciosów, ale w momencie, kiedy nie byłem najlepiej przygotowany, kiedy musiałem walczyć sercem, charakterem, to zrobiłem i pokazałem to, moim zdaniem, kurwa, w jak najlepszym świetle właśnie charakteru, pokazania charakteru, to pokazałem po prostu. I uważam, że no to się po prostu, to trzeba mieć. I współczuję Alberto po prostu, że jak przyjdzie chwila kryzysu, to on musi wiedzieć, że ja nie odpuszczę. I bo takich charakterów, jak ja mam z Piotkiem, jest mało. I ja wiem, zdaję z tego sprawę. Nas trzeba zabić, żebyśmy, albo uspać, żebyśmy poddali się. I wszyscy, którzy z nas znają, wiedzą to. I doskonale sobie zdają sprawę, że jesteśmy po prostu pierdolnięci, nie? Ale wiesz co, a propos Alberto i waszej jutrzejszej walki, uważasz, że Alberto ma ten wspomniany przez ciebie charakter do walki? Myślę, że ma charakter, ale tak jak go lubię, tak wiem, że jestem trochę ponad nim z tym charakterem. Tak uważam, nieskromnie to, tak, ale wiem, że zajebiście walczy, fajnie, zrobił progres, ale uważam, że dostałem coś od Boga takiego wyjątkowego, że po prostu musi mnie zabić tam, żeby wygrać tą walkę, naprawdę, albo mnie uspać, no bo inaczej tego nie widzę, nie? Ale jest zajebisty chłopak, fuj, go lubię, naprawdę. Zresztą Michała Pasternaka też bardzo lubię, ja w ogóle mam pojebany, bo to jak z wszystkich swoich przeciwników lubię. Naprawdę, to jest, kurwa, chore. Ja mam coś takiego w sobie, że mam w chuj miłości, której nigdy nie dostałem, a mam w chuj jej do rozdania, wiesz. Nie zawsze tak było, bo zakrzywiałem swoją rzeczywistość i byłem złym chłopakiem przez to. Nie zawsze byłem dobry, o tak? Ale na dzień dzisiejszy jestem naprawdę, można powiedzieć, że ustabilizowany emocjonalnie w miarę i z racji tego też jestem częściej szczęśliwy. Bo mam po prostu większą kontrolę nad swoim życiem. Bardzo tobie dziękuję za tę rozmowę, jak zawsze wielka przyjemność. A jutro Paweł Tuburski kontra stojący tu całkiem niedaleko nas Alberto. Gorąco zapraszamy, Fame 19. Ta jest. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję, Paweł.